widzowie, ostatnio zauważyłem, że na tych majoretach są takie karteczki i podobno te majorety zmieniają kolor. Także ja mam to Lamborghini, to autko i sprawdzimy, czy one serio zmieniają kolor. I mam też takie Porsche, to też sprawdzimy. Ono zmienia na czarno, a to Lambo na niebieskie. Także pokażę Wam teraz te auto. Także widzowie, to jest pierwsze autko, czyli to Lamborghini. Ono się prezentuje tak. Poczekaj, bo ostrość muszę złapać. O, jest ostrość. Ono otwiera sobie tutaj ten bagażniczek, czy jak to się tam nazywa. No, jest fajne w sumie. I teraz pokazuję Wam to autko. To jest Porszak i on otwiera tutaj drzwi sobie. I te drzwi się trochę tu ruszają. Bo mi on spadł na ziemię i się trochę popsuł. To jest Porsche, takie fajne też. Najlepsze Porsche mają tyły. Także widzimy się przy zamrażarce albo teleportujemy się. Uwaga! Jak to się... Dobra. Dobra widzowie, jesteśmy przy zamrażarce, także otwieramy. No i wkładamy to do lodów. Także pierwsze autko. Zostawimy je tu na jakąś godzinkę. Albo dwie. I kładziemy je, może tego dam tu. Dobra, także czekajcie, bo on się tam za bardzo wcisnął. Tu go dam. O, tu jeden, a tu drugi. Także czekamy. I się okaże, czy one na serio zmieniają kolor. Dobra widzowie, chyba już się zrobiło, także otwieramy i patrzymy. Tak, już się zrobiły. Lodówka odleciała. Sprawdźmy je. No czarny. Bardzo ładny. Taki czarny czaruś. I kolejne. Ciekawe, czy jak dotknę, to się zrobi... Nie, nie zrobił się, to mogę tak łapać. Także jeden jest czarny, a jeden taki właśnie granatowy. Wyjmę go. Ostrość. Dobra. Także i te autka tak właśnie wyglądają. Ten wygląda o tak. Jak się to tak właśnie... Będzie się to tak tarło, to on w ogóle się nie myje, ten kolor. A jak miałem takie autko też, co zmienia kolor, to się to zmywało. Więc one są bardzo odporne. Polecam. Oliwierską. Dobra. Trzeba to... Teraz się same chyba one rozpuszczą. Dobra, także to był widzowie taki eksperymencik. No i widzimy się w następnym odcinku, no i siema.